Dzień dobry czołgiści, dziś mam dla was niespotykaną bitwę na dziesiątym tierze. Moi drodzy, wiecie o tym, że fragi to łatwo zdobywać się na niskich tierach, tam medal Rosjeni jest jeszcze w miarę osiągalny. Jeśli ktoś naprawdę się uprze, to może przy mega szczęściu mu się udale. Wejdź, zrób to na siódmym, ósmym, dziewiątym, a co dopiero dziesiątym tierze, no... No kurna, no nie da się. No się nie da po prostu. Zawsze ci ktoś tam zginie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty łepek. Pojedzie nie tam, gdzie powinien i po ptokach. Misja, no, kosmiczna nie do zrobienia wręcz. I niedziwne, no bo wymóg jest wiadomo jaki. Wejdź tu, zrób teraz 14 fragów, ale yy, kolega Borbatow na obiekcie 907 jest w stanie przy odrobinie szczęścia zrobić to. Właśnie tutaj, na malinówce, i zobaczymy, czy podoła, ale przede wszystkim, jak w ogóle można zbliżyć się do takiej wartości? Początek to już istotne, dynamiczny, agresywny, który daje nam ważnego fraga na lajcie. W tym momencie sojusznicza arta niszczy artę rywali. To jest chyba jedna z najgorszych. Perspektyw przy robieniu tego medalu. Arta rywali ginie tak naprawdę z dupy, pewnie pokonczę. <laughs> Jak to nas oddala od sukcesu w tym momencie. Więc w tym momencie tak naprawdę powinniśmy zrobić: Musimy zrobić 13 fragów na 13 pozostałych maszyn na dziesiątkach kurka wodna. No nie wiem, dla mnie to musiałby być cud. Warto powiedzieć, że Borbatow <laughs> steruje na mapce malinówka w trybie bitwa spotkaniowa 907, tryb jest tutaj nie bez znaczenia, no to jest spotkaniówka, więc mamy 15 minut, nie atak obrona, bo wtedy jest wiadomo 10 no i też w tej spotkaniówce jest według mnie ciekawie na tej mapie, po prostu więcej strzałów pada na początku bitwy, nie ma takiej kampy przy kamieniach na bazie przy budynkach na bazie no to jest na pewno ciekawsza forma tej mapy. No a sam bohater gra na bogato, bo zobaczcie duży zestaw naprawczy bez gaśnicy na racjach bojowych, więc dość też ryzykownie. Ja osobiście na 907 gram bez apteczki, ale tylko na cewu i turniejach. Normalnie zawsze na randomku musi być apteczka, bo. Bardzo często ginie ładowniczy, bardzo często ginie kierowca, nawet dowódca ma takie momenty, że sobie tak, o, z dupy, pufnie. Może parę słów o pojeździe, no bo wiecie o tym, że zbliża się wielkimi krokami kampania, gdzie do zdobycia będzie między innymi obiekt 907, więc może od razu parę słów komentarza na temat tego Med. Dla mnie jest to Med, niemal idealny pojazd. Stworzone do robienia uszkodzeń, do wygrywania, do wyciągania bitew, po prostu cudo. Podsumowując, mamy tutaj działo z kosmicznym DPM-em, jednym z najlepszych w całej grze. Mamy, słuchajcie, pancerz lepszy niż nie jeden czołg ciężki, mobilność jedna z najlepszych, i do tego kamuflaż, więc cztery w jednym. Pakiet, no, można powiedzieć niemożliwy, często do. Znalezienie na konkretnym pierze tutaj jest to osiągalne, teraz mamy już trzeciego fraga, podpalony AMX-30, sporo było z nim szczęścia. Nasi sojusznicy padają, oczywiście wynik 4,7 nie sprzyja nam korzystnie, to to nie jest, ale yy, wróćmy jeszcze do naszego obiekta, o, LTTB chyba pufnie, pięknie, mamy czwartego agenta na koncie. Wracając do 907, powiedziałem na razie tak, że każdy by go chciał mieć, no tak to zabrzmiało i tak powinno być, każdy kto może powinien o, o niego walczyć, bo to jest czołg według mnie prawidalny. ale są pewne wady. One nie są jakieś takie, o Jezu, ale tragedia, teraz to już ja go nie chcę mieć, tylko to są takie wady w stylu, no, to się czasami może na nas yy, odbić. Może nam zabraknąć tego, tamtego, więc jakie są tak naprawdę wady 907? Jeden, umeron uno, uno, według mnie depresji armaty. 5 stopni, moi drodzy, minus 5 stopni opuszczania działa, to jest mało i to często jest problem. Trzeba się nagimnastykować, aby w ogóle oddać strzał, więc to czujemy i to wkurza. No ale to jest taka rzecz, którą musimy przyjąć na kratę. 2. Ilość amunicji. Ktoś powie, eee, co ty w ogóle gadasz, nie da się wystrzelać. Da się. I to mi się zdarza. Naprawdę tej amunicji tutaj dużo nie ma. Przy tej szybkostrzenności, jak mamy na tym czołgu, czyli przodowanie powyżej 5 sekund lekko. Naprawdę da się z amunicji wypstrykać, więc. Zwracam uwagę, jest to na pewno ważny aspekt tej maszyny, mało pocisków, przydałoby się zawsze te parę sztuk więcej. No i trzecia rzecz, to jednak ten damage na strzał, 320. Nie ukrywajmy, że tym standardem na 10 tierze medzie jest 390 i często jest tak, że musimy oddać dwa strzały, a nie jeden, aby skończyć swojego rywala, więc Tutaj ta różnica. StB1 no, amerykański paton 50DM, yy, czy to nawet 121, ma 440 uszkodzeń, 121B 390 uszkodzeń. No, czujemy ten dyskomfort, kiedy mamy ogryska niby, a nie wylosuje. wylosuje jakąś wartość bardzo przeciętną. Przypominam, mając damage średni 320 a taki tutaj mamy, może wylosować w takich bardzo pechowych sytuacjach nawet 240. No, 240! Wyobraźcie sobie, macie czołg na 300 HP, a wylosuje Wam 240. Śmiech na sali. I tak faktycznie czasami bywa. TVP VTU ładnie trafiony, 315 uszkodzeń. No i teraz chyba będzie taki moment, kampy, bo no zobaczcie wynik. Mamy 7 fragów. Sojusznicy zabili 8 maszyn. Wciąż liczymy się w walce o medal Rosji, ale no weź to teraz ugraj. Kurde, mają jeszcze tyle Tedeków, Arte, snajperów, no będzie bardzo trudno. Tyle tylko, że ci gracze są, według mnie, no jednak słabsi od nas. W tym wypadku kolega ma na pewno przewagę umiejętności, no i też He <laughs> oczywista oczywistość maszyny. Centurion Action ten ładnie rąbnięty. Znowu ładnie. I chyba padnie nasz łupem? Uwaga, cofnij. Cofnij, nie bądź taki. O, coś tam... Jest o, ogryzek, uwaga. Nie po prawej, po prawej, co on robi? Co on tam? Nie celował w ogóle w tego TVP, chyba tam jest górka. A ja jestem ślepy, no dobra. Leci. Pudło. A. Poprawka będzie. Ło! Wpadł. No to był taki strzał. Trudny. Ktoś może już powiedzieć, że. Tundra! Jak on go trafił? Tundra ma, na pewno widział. Nie, no, widać było konturę pojazdu, więc wiecie, strzelił, bo było widać konturę. Gdyby nie kontura, to by nie strzelił, bo tam jest tak gęsto, że ja sam nic nie widzę osobiście. Tylko kontura mi dała sygnał, że w ogóle w coś celujemy. Udez na strzał. No niestety ucieka. I tak naprawdę zostajemy już sami z Tortoizem. W tym momencie wpada medal pula, co już na dziesiątym tierze jest, jest wynikiem naprawdę niezłym, solidnym. Ale my walczymy o więcej TVP VTU. Jedenaste zniszczenie. Zostały trzy pojazdy i Tortoiz nasz na oparach. Dwa pojazdy przyjmują bazę, teraz jeden. Wiemy o tym, że jest to IS-3 i jak Tiger, czyli 9 i odpowiednio 8 poziom. Arta pewnie ich osłania. Logiczne zachowanie. Znowu dwóch kapuje, czyli nie ma takiej wielkiej spiny, że o kurde, zbliżają się do mnie. Taka mała rada. Nie da się. Nie da się skapować tej bazy, według mnie. Szczerze to. Bardzo, bardzo jest to trudne. I wątpię w to, że rywalom się uda po prostu. Wątpię w to. Ale zobaczymy, OK? Jaki ma kolega pomysł? Ja bym zrobił to tak. Jadę sobie tutaj. I robię ich w boczek. Po, po prostu tutaj podjeżdżam i zaczynam ich trafiać. Czy starczyłoby czasu? Wydaje mi się, że tak, no, gdyby tutaj kolega nie czekał teraz, to by zyskał z 10 sekund jeszcze do przejęcia bazy 50 sekund. Podjeżdżając tutaj na paręnaście metrów może być nie dość, że wykryty. Będzie wykryty, to jeszcze Artam może rąbnąć za, powiedzmy, 400-500. To są ogryzki, więc, no, po i będzie raczej po ptokach, tak? To są takie czołgi mocno pobijane. O, udaje się zbić bazę. Kolega zbliża się do przeciwników. Dobrze, że Tortoise nie strzela w ogryska. <laughs> Bo jakby zabili za trzy, to by była lipa trochę. No dobra, mamy 11 fraga. Już na koncie, tak. E, niedawno wbitego teraz. Zostały trzy pojazdy. Na początek sympatyczny jak Tiger. Przybity z łatwością. O, tutaj znowu wejdzie. To jest taki... Słuchajcie, mając penetrację 330... Yy, pokażę, albo nie pokażę. No dobra, nieważne. Jak mamy, jak tigera, tak jak kolega go miał, a teraz pokazuję, co nie, taki bug jest ostatnio dodany. <grytanie> yy, jak Tigera, przebijecie na lewo i na prawo. Od jarzma działa. Na lewo i na prawo. Tam, gdzie kolega strzelał, z penetracją ponad 300 zwykle wchodzi. No dobra, wracamy do bitwy. Istrz to ja nie wiem co robił, ale to była jakaś lekka patologia. I znowu strzeli w to samo miejsce. Idealnie. Kolega widać, że myśli, ma mózg. Bo zna pointy. I, I wiadomo, to jest gold, ale apcr em -y tam nie przebił. Potrzebny był gold. Dostajemy od Arty. No ale dla mnie to już jest pewne, moi drodzy. Kolega ma 1000 HP. Arta jest na dwa strzały. Mamy 13 fragów. To jest... Szansa na medal bohaterów Rosjeni na dziesiątym tierze. I czy się uda? No kurde, no musi się udać. No co by się musiało wydarzyć? Pożar, kurna. O ja, piernicze. Faktycznie, gdyby ten Gewu Tiger Penas podpalił, a my nie mielibyśmy perków, to by była lipa. Uwaga, ostatni strzał. Pięknie. Ale akcja. Ale kurde, akcja. 14 fragów. Na 907. Nie dziwi mnie trochę, że na tym pojeździe akurat wpadło. Bo to jest epicki med, ale... Kurde, weź teraz, zrób taki wynik. Nawet jakbyś miał 100 perków. I 100 gold pocisków, choć wtedy się nie da. Ale jakby było, racje, duże apteczki... Zrób, weź teraz na dziesiątym tierze taki wynik, to jest... Pff, ...kosmos. A koledze się udało. No, było takich szczęśliwych momentów, co najmniej parę, ale najważniejsze, co mam do powiedzenia, to... ...zobaczmy ten cholerny wynik. Jest i on! Dla wielu najważniejszy medal w grze World of Tanks. Poza tym medal na duży kaliber, specjalista, no wiadomo, MK musiała wpaść. 1500 bazowego EXPA. Demecz może nie jest kosmiczny, 8000, no ale ta wartość fragów raczej robi wrażenie. Kolega stracił 52 000 kredytów. To pokazuje bez sens Według mnie e, tych wyróżnień za nie powinny być większe korzyści. E, ciekawe, ile obligacji wpadło. Tego się niestety nie dowiemy. No, e, wiadomo, że za medal bohaterów Rosji nie jest tam wartość przydzielona jakaś, ale chciałem zobaczyć, bo teraz to ja nie pamiętam tak z głowy ile wpadło, pewnie tylko parę. Wynik expa bazowego 1500, no. W to, w to wszystko w 11 minut, więc to moi drodzy była jedna z najpiękniejszych bitew, jakie można było sobie wymarzyć, ten grać pewnie teraz jeszcze skacze z radości. Mam nadzieję, że runda wam się spodobała, Zachęcam do oceniania, komentowania i do zostawienia suba na kanale. Dzięki wielkie. Cześć.